40 lat minęło. Polewaczka, wczoraj umyłem samo. Halo, ostrożnie! Ale to jest mój, nie pański. Jak pan chce, to proszę, kluczyki. A gdzie jest mój? To pewnie ten nowo. Bardzo pana przepraszam. A pan w sensie, że nie miałem problemu, żeby pan zdany. Nie te, następny. Dobry, poproszę dobry. Książkę wozu i prawo jazdy. Proszę bardzo. No i za co będziemy was karać, panie kierowco? Jak to karać? Za nic, ja nie popełniłem żadnego wykroczenia. To z wami jest gorzej niż myślałem. Nie reagujemy na znaki? Przecież ja się zatrzymałem na pana znak. Rozmawiamy teraz o znakach drogowych. Jaki tam znak stoi na początku ulicy? A tam stoi jakiś znak? Ja tędy jeżdżę codziennie. Mieszkam w tym osiedlu naprzeciwko. Tam nie stoi żaden znak, chyba że go postawili przed godziną. Wszystko jedno, ile stoi. Nie po to państwo stawia znaki, żebyście wy, kierowcy, nie reagowali. Wypisujemy blankiet czy na kolegium. A jaki tam stoi znak? Aha. Nie rozróżniacie znaków. No, mogę was wysłać na dodatkowy egzamin. Nie, to ja płacę na miejscu. Zapłacicie w ciągu 7 dni na poczcie. A teraz zawracajcie i jedźcie prawidłowo, bo powiem wam prywatnie, że tam stoi znak zakazu wjazdu w ulicę jednokierunkową. No, szerokiej drogi. Dobry pani, jak zwykle. A nie, nie, tego już nie. To co teraz będziemy palić? Nic, zupełnie nic. Tak tylko mówi. Powodzenia, panie inżynierze. Do widzenia. Dziękuję.
dobry. Dzień dobry. A papieroski już dać? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziecko, mademoiselle. Chodzi o zasadę. Pani jest jej guwernantką? Tak. Miło. Dobry. Dzień dobry. No za co dzisiaj będziemy karać, panie kierowca? No przecież teraz już jadę prawidłowo, tak jak nakazują znaki. Jesteście tego pewni? Tak jechałem wczoraj i było dobrze. Nie oglądajcie za siebie wstecz, tylko patrzcie przed siebie na bieżąco. Ten znak nie zdał egzaminu i wróciliśmy do poprzedniego rozwiązania. Zrobiliśmy to dla was, dla waszego dobra, dla waszego bezpieczeństwa. A więc jak? Płacimy czy kolegium? O, widzicie? Nawet gdyby nam się zepsuł samochód, to tutaj niedaleko jest stacja, a potem tylko 4 km przez las i już jesteśmy na miejscu. To ja tu będę przyjeżdżał z kolegami. Nigdzie nie będziesz jeździł sam. A dlaczego nie? Dlaczego? Ja w jego wieku już chodziłem na bardzo dalekie wycieczki. Do Skolimowa, do Tarczyna, wszędzie. Tata, woda tam jest? No jest, jest. Nasza działka dochodzi do samej wody. O, to fajnie. Ona jeszcze nie jest nasza. Zgodziłam się dopiero, aby ją obejrzeć. Obejrzę, zobaczę. Jeszcze nie wiadomo. No, popatrz, Karol, jaka ona jest, no. A przecież to jest wyjątkowa okazja, proszę cię, blisko, tanio. Ja jestem po twojej stronie, ja uważam, że taka działka to świetna sprawa, naprawdę. Słuchaj, to może ja się popytam, może tam jest coś obok. Nie. Ja lubię, jak ktoś ze znajomych ma działkę. Można pojechać, spędzić parę godzin, to bardzo przyjemnie. Ty zawsze byłeś pasożytem. Popierasz małżeństwo, popierasz dzieci, popierasz działki, a sam to nic. No, mówisz jak ignorant, Stefan. Większość procesów w przyrodzie zachodzi dzięki pasożytom. Weź cały układ trawienny. Nie istnieje bez pasożytów. A weź kwaśne mleko lubisz? Co? A widzisz. A bakterie, które je zakwaszają, są właśnie pasożytami. W społeczeństwie jest inaczej. Każdy musi dźwigać swój krzyż. Ja już noszę swój krzyż. 20 lat niewzruszonej przyjaźni i współpracy. Z kim? Z rodziną Karwowskich. Dostać, no, no wiesz, masło, jajka, coś takiego, no, żeby to od razu zaklepać i mieć z głowy przywożenie z Warszawy. Nie, idźcie sami. To jest pasjonująca dyskusja na temat Teatru Grotowskiego, wiesz, kij w mrowisko. A? O niczym innym teraz się nie rozmawia. No to o niczym innym się nie rozmawia. Ja też nie żyję na pustyni, a takiego nazwiska nie słyszałem. Bo ty żyjesz na pustyni, tylko o tym nie wiesz. Nie, nie. Pustyni intelektualnej. Karol, chodź, idziemy. Marek. Chodź. Zostaw, to już jest i tak wymierzone, potem wywiężysz. W przyszłym tygodniu przyjedzie geometra i zakołkuje. Aha. No. Stefan? Stefan, zostaw mi papierosy. To co, ty jeszcze do tego palisz? No wiesz, jak chcę się skupić, to palę. Masz zapałki? Ci powiedzieć, że zaraz wracę. A co oni tam tak długo robią? A rozmawiają. O czym? A o psach, o córach Koryntu. O czym? No o córach Koryntu. A właśnie, mamo, co to są te córy Koryntu? Powiedz ojcu, żeby zaraz wracał, mam dość siedzenia tutaj w tym samochodzie. Gdyby nie mam wiedzieć, to ja bym się od was niczego nie dowiedział, córy Koryntu.
Siema. Przyjechaliśmy, no. Dzień dobry. A. Wspaniale wygląda. Ty też przyjechałeś? Przyjechałem, przepraszam. Co wam się stało? Z ciebie ojcem przypomnieli. Ale tak stęskniliśmy się za ojcem. A dzieci, jak się dowiedziały, że jedziemy do dziadka, to o mało ze skóry nie powyskakiwały. A, awansujesz. Dyrektorem zostałeś. Ale samochód widzę ten sam. Taka pchła? Pchła, ale wszyscy się mieścimy. Jest bardzo ekonomiczny. Na szosie spala 5 litrów. Żebyś ty widziała, Madziu. Jakim samochodem z tej Bronek Banach zajechał? A, też został dyrektorem, ale lasów państwowych. Dzieci mu się pięknie chowają. Naszym też nic nie brakuje. No, niby nic, ale są jakieś takie blady, wiadomo, w mieście się wychowują, to co tu dużo wymagać. No ale chodźcie, usiadźcie. Chodźcie. Może na się kąpię. Wiesz, weź ze sobą. Tato, a jakby tak przysunąć ten kamień na róg naszej działki, to by wyznaczał granicę. Ten kamień niech sobie leży. Zaznaczymy rogi kołkami. Ciągnij za ten sznurek. Ja uważam, że Marek ma rację. Ten kamień trzeba usunąć. Co wam przeszkadza ten kamień? Tak leżał od czasów, kiedy go położono i niech sobie leży. Nie należy zbyt głęboko interweniować w pejzaż. Drugi kołek. Galimatias, dokładnie to nazywasz pejzażem. O co ci chodzi? Ludzie się urządzają, gospodarują, każdy na swoim. I niektóre z tych rozwiązań uważam za bardzo pomysłowe. O, na przykład dwie działki dalej jest pewien facet, który zamiast piąć się w górę, kopuje się w głąb. Ja bym na to nigdy nie wpadł. Idiotyzm. Na pierwszy rzut oka tak, ale jaka oszczędność materiałów. Wystarczy tylko przesklepić i już ma mieszkanie. Norę, nie mieszkanie. Albo ten, zobacz, ten z wozem cyrkowym. O. Proste, a genialne. No? I on tam będzie miał wszystko. Wodę, telewizję, własne dynamo na wiatr. I powiedział, że powyżej 2 w skali Beauforta będzie nam odstępować energię. No, ja poznałem się z nim. To bardzo sympatyczny człowiek, docent. Pogoda, Marek, gdzie ci zbierać? Ja wyjeżdżam. Madziu, o... Ja wyjeżdżam. Opanuj się, proszę. Wyjeżdżam. Mówiłeś o stromna działka dookoła. Menażeria. Mówiłeś cisza, spokój. Tam ci ciągle wrzeszczą. A teraz przyjeżdża jakaś baba i mówi, że uzgodniła z tobą wkopanie na naszej działce jakiejś rzeźby. Ale to nie jest żadna baba, tylko pani włodarska. Bardzo kulturalna osoba. Budowa po poprzednim właścicielu tej działki. A co znaczy ten monument tutaj? Prosiła mnie, żebym pozwolił jej upamiętnić to miejsce, gdzie zszedł był jej małżonek. On tu zszedł? No właśnie, na tej działce. Tak się cieszył, aż nagle zszedł. Dlaczegoś ty mi o tym nie powiedział? No, od początku miałeś niechętny stosunek do tej działki. Bałem się cię dodatkowo zrazić. Miałeś rację. Ja wyjeżdżam. Ale o co chodzi, no? W końcu w każdym parku stoją dziesiątki po piersi. Ja nawet czytałem, że w Warszawie jest za mało pomników. Kwitnicka, Jachowicz. Obsadzimy to wszystko krzewami szybko płonącymi, tak że nie będziesz jej widzieć. Kogo nie będę widzieć? No, pani Włodarskiej, jak pani przyjedzie posiedzieć przy popiersiu nędza. Ja nie chcę widzieć ani ciebie, ani pani Włodarskiej, ani tej działki. Jagoda, wsiadaj, ja, Marek, jedziemy. To tata zostaje? Opanuj się, Madziu, proszę cię. No. Tata zostaje z panią Włodarską. Zostajemy, cicho. Jedziemy. Jedziemy się. Madziu. Pociągiem. Madziu. Ja wiesz, wyjeżdżam. Posłuchaj, dobrze? Posłuchaj, co? Aby spowodować wzrost nowego włosa, należy przede wszystkim usunąć korek i oczyścić krzew. Tak, to logiczne. I później smaruje się tym preparatem? Nie, nic podobnego. Ten preparat pomaga wydalić korek. To plus młoteczkowanie, a to po prostu służy eliksir. I jak długo to trwa? No, 60 dni. I potem rosną już nowe włosy po 2 miesiącach? Nie włosy. Dokładnie przyszły włos, meszek. Ale już go będzie widać. Będzie. No, spójrz u mnie.
Jak już pan położył preparat na miejsce gołe, to znaczy łyse, zaczyna pan punktowanie, to znaczy inaczej mówiąc młoteczkowanie specjalną szczotką. A potem robi pan sobie kompres, to znaczy ciepły turban i pan czeka. A ile ja bierze za taką wizytę? Ona nic nie bierze. Jak to? Z ubezpieczalni? Nie, ona jest prywatnie, ale bierze tylko za preparat, eliksir i za szczotkę. Na ile? No wie pan, doprowadzenie do Meszka będzie pana kosztowało 500-600 zł góra. To prawie darmo. Tutaj doprowadzenie do stanu pierwotnego będzie pana kosztować trochę więcej, ale też tylko za młotek, lakier i podkład. Samochód rzecz nabyta, proszę pana, a włosy ma się tylko raz. Za to będziemy karać obywatela kierowcę? Ja wiem, że nie powinienem się zatrzymywać, ale to był tylko ułamek sekundy. Tak jest, jest. Jesteście karani za zatrzymywanie w miejscu niedozwolonym, zagłuszenie ruchu ulicznego i używanie sygnału dźwiękowego. Ale przecież nie używałem sygnału. Ale pojazdy zablokowane przez was musiały używać sygnału z waszego powodu. Proszę pana. Tak? Może pan daruje temu panu. To wszystko z mojej winy. Ja stałam na przystanku i ten pan był tak miły, że mnie zabrał ze sobą. No niech pan to zrobi dla mnie. Ten pan to zawiezienie takiej ładnej pani to zapłaciłby więcej 100 zł. Prawda, pani kierowca? Psycholog z pana. Mamy... A kto to był ten pan? Nasz wiceminister. Tak? Mm. To dlaczego on ciągle mówił o nich? Oni przecenili, oni dowalili. Przecież on też jest w rządzie. Bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Wszyscy mówią o sobie oni. Tak? Chwileczkę. A tego pieseczka kupiłam dla pana. Zauważam, że pan nie ma żadnej maskotki. Dziękuję, bardzo lubię psy. Tak? A ma pan psa? Nie, nie można mieć wszystkiego, co się lubi. Ale trzeba się starać. Ja na przykład mam psa, chociaż zupełnie nie mam na niego warunków. Jak idę na dyżur, to on cały dzień siedzi sam w domu i bardzo za mną tęskni. Nie ma nikogo, kto by go wyprowadzał? Nie, ja mieszkam sama. To rzeczywiście nie ma warunków. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mieszkam sama. Mam swój dom, swojego psa. Jak wracam po pracy, to nikt się do mnie nie wtrąca. Bardzo jestem szczęśliwa.
ja tu mieszkam. Gdzie tu? Na parterze czy na piętrze? Nie, tutaj tu. Bardzo miło było. Chętnie zaprosiłabym pana na herbatę, ale mam wszystkie meble powystawiane na środek pokoju, bo zaczęłam malować mieszkanie. Malować sama? A cóż to dziwnego. Bierze się puszkę farby, pędzel, a przy naszych standardach to nawet drabiny nie potrzeba. Ale mnie to wcale nie przeszkadza. Te standardy? Nie, to, że u pani taki bałagan. Tak? To chodźmy. Chodźmy. Co na szerokim świecie i w naszym powiecie. Nie ma odległość, ale kto ma? Poczeka. Agatha. Dzień dobry. Dzień dobry. Na spacerku? Tak, na spacerku. Ładnie dzisiaj. Przyjemnie. Ciekawe, czy ta pogoda się utrzyma. Właśnie. Do widzenia panu. Do widzenia panu. Panie inżynierze, widzę, że obaj sympatyzujemy z Krychą, to może bez tych ceregieli. Beniek jestem. Stefan. Gdzie się Stefek podrzucić? Mam samochód. Nie, w przeciwnym kierunku. I też mam samochód. Aha. No.
Marek! Marek! Ubieraj się. Idziemy zająć się samochodem. To jest odpowiednie zajęcie dla mężczyzn w wolny czas. Ale ja nie mam wolnego czasu. Na jutro mam się nauczyć od Litwa do Siedzą. A ile umiesz? Do łono. No i bardzo dobrze. Reszty nauczysz się potem. Łono? Jakie łono? Mickiewicz. Adam! Marek, Marek. Zaprzyj się. Zaprzyj się mocno. Ciągnij jeszcze, no. No dobra. Jeszcze troszeczkę. O, no, no już niedaleko. Dobra. Dobra, zatrzymaj teraz. Chodź teraz, Marek. Ty siadaj za kierownicą. Ja ci ustawiam dwójkę. A jak ci krzyknę, to gwałtownie odpuścisz sprzęgło i przygazujesz. Uważaj. O, który pedał? Lewy do dechy! O, przepraszam, hamulec! A, uważaj. Co znowu? Czy po regulacji zapłonu zawsze się tak zapala? Uważaj, bo teraz łukiem wyjeżdżamy na szosę. Marek, przygotuj się. Ja ciebie teraz troszkę rozepchnę. Uważaj, dobra? Wyrzucaj na luz, a potem przygazuj. Czego oni was w tej szkole uczą, jak Boga kocham? Jak nie znam poprawki z polskiego, to nie odpowiadam. Dobra, wysiadaj. Ja mam tutaj niedaleko znajomy parking strzeżony. Podepchniemy tam samochód, a wrócimy taksówką. A jutro wrócę ze znajomym mechanikiem i sam go uruchomię. Ty od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem pozycję. Słuchaj, Stefciu, czy ty właściwie dokładnie wiesz, dokąd my jedziemy? Przed siebie. Gdzie nam się będzie podobało? No bo... Rozbijemy sobie namiot, przenocujemy i mamy cały jutrzejszy dzień przed sobą. Na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, zdrowo i higienicznie. Dobrze. O, zobacz, widać Pałac Kultury. Będę się czuła jak u siebie w domu. No dobra, jak chcesz, tu rozbijam. Czekaj, Stefan. Zobacz, tam widać jakiś namiocik. Ale przecież on jest daleko. Co ci to przeszkadza? Ale ja mówię odwrotnie, może byśmy się do niego przesunęli, co? No po co mamy się przesuwać? No przecież mieliśmy być zupełnie sami, w kompletnej głuszy, w kontakcie z naturą. Ale ja uważam, że i tak jesteśmy blisko. Ale Stefuniu, będę spokojniejsza, w końcu mamy tutaj nocować. Ale skąd wiesz, kto tam jest? Na pewno bardzo porządni ludzie, ale będzie czegoś trzeba pożyczyć, soli czy czegoś, to zawsze będzie blisko. Wzięłaś sól? No sól zabrałam, ale zawsze się coś pożycza od sąsiadów. No jak chcesz, to podjedziemy. Czego nie ma, widzisz? Nie bój się, zaraz przyjdzie. A może mu się coś stało? Co mu się mogło stać? Nie. Topił się? Zamordowali go? Stefciu, ty zaglądałeś do tego namiotu?
Zaglądałem, ale jest zasznurowany i mało co widać. Stefuniu, zajrzyj jeszcze raz, może jednak coś zobaczysz. No? A z tej strony? Widać? Stefan, to może trzeba dać znać komuś na pogotowie, milicję wodną, ja wiem, gdzieś... Ale co cię to wszystko obchodzi? Mamy chwilę wolnego czasu. Powinniśmy się odprężyć, a ty wymyślasz Bóg jakie sensacje. No, i to jest właśnie typowa znieczulica. Człowiek potrzebuje pomocy, a ty myślisz tylko o sobie. Ale kto potrzebuje pomocy? Człowiek. Zaraz zobaczysz, ten człowiek wróci. Będzie miał jeszcze pretensje, żeśmy się za blisko rozbili. I co gorsza, będzie miał rację. Bo to jest właśnie brak kultury. Człowiek przyjechał tutaj, żeby być sam, a myśmy weszli na jego upatrzone miejsce. Nie, to niemożliwe. Rany boskie. Nie zaczynaj, Magda. Stefan, no gdzieście mnie znaleźli, no, ale spryciule. Macie klina? Kupcie Warszawę. No. Wóz przestronny, wygodny i elegancki, owszem. A jak siedzisz za kierownicą, to wysoko jak na koźle. A tak jak podjeżdżasz, zaprosił wyobrażenie, jak Stefan, to nie ma nic do gadania. A czy ojciec wie, że teraz w dobie kryzysu energetycznego Fiat 126 jest najbardziej poszukiwanym wozem w Europie? Do Warszawy. To nie jest Warszawa, tylko Wołga. A to nic, ale też przestronny i elegancki. Chodź na dół. To naprawdę miło, żeś mnie podniósł na ten AWF. Widziałeś, jakie zapchane te tramwaje? No ale my to musimy się popierać, no nie, Stefę? My to znaczy kto? No my, przyżenieni do rodziny Sławków. Którzy nie wychowaliśmy się w leśniczówce, nie widzieliśmy na oczy żywego bobra i nie bywaliśmy u pani Czubaczyńskiej. Nie, ale Magda nie jest taka. Antek też nie jest taki. I nawet wcale nie są do siebie podobni. Ale jak się razem zejdą, to już wszyscy inni przestają dla nich istnieć. A wiesz, że... Ta rodzina mnie pod pewnymi względami imponuje, proszę ciebie. Mają jakieś swoje tradycje, obyczaje, to się dzisiaj rzadko zdarza. Nie no, rodzina jest w porządku, ale weź tak każdy z osobna. Ojciec zupełnie zramolały, o Magdzie to co ja ci tam będę mówić. A Antek doszedł do wszystkiego tylko dzięki mnie, bo był taki jak ty. Co to znaczy taki jak ja? Ten fotel się nie odsuwa dalej, bo mi nogi ścierpły. Nie, to już do końca jest odsunięte. No widzisz, a przecież zasługujesz na coś lepszego. Tylko ty jesteś takim typem, od którego trzeba wymagać. Ty potrzebujesz takiej kobiety, która by ci stawiała jakieś kategoryczne żądania. Wtedy ty byś się zaparł i wykonał. Tobie trzeba po prostu podnosić poprzeczkę. No, wydaje mi się, że w ramach tej sytuacji, w jakiej się znajduję, to osiągam całkiem niezłe wyniki. No dobrze. A kto jest twoim przełożonym? No, dyrektor. A nad dyrektorem? Nad dyrektorem to jest zjednoczenie. A nad zjednoczeniem? Nad zjednoczeniem wiceminister. No i w porządku, a teraz powiedz mi szczerze, czy Magda kiedykolwiek powiedziała ci, słuchaj Stefan, dlaczego ty nie jesteś wiceministrem? Przepraszam, to ja się zagapiłem. On stoi pod światłami. A co cię to obchodzi, że on stoi pod światłami? To on jest winien. Mało, że gwałtownie hamuje, to zobacz go. Ma zabłocone światła stop. A ty zaraz, przepraszam, zagapiłem się. Wiesz, że ja chyba nie nadawałbym się na wiceministra. Oj, nadawał, tylko trzeba by się za ciebie wziąć. Dzień
Słucham pana. Inżynier Małkiewicz? No i co? A co ma być? Przecież wiadomo, że przyjechaliśmy tu tylko dla świętego spokoju. A dokładnie wszędzie sprawdzamy. Wszędzie dokładnie, siada, jedziemy. We wszystkich salach. Wszędzie byłeś? Byłem. A u profesora też. Wszystkie bananówy. Bananówy. Aha, to te, co mają te spódnice w banany takie. Nie, to te, których ojcowie są na stanowisku. To Jagoda jest bananówą? Ona nie chce być, ale jak pan został dyrektorem, to ją wciągnęli do bananów i spotykają się w ulubionej. Jest to ulubiona? Koło Rywiery. Dziękuję. Nie martw się, Madziu. Ona już jest w domu. No. Znalazła się. Nie, ale dzwoniłem i jest w domu, cała i zdrowa. Wszystko w porządku. Nie, ta zabije. Magda, Magda, uspokój się. Proszę cię, Madziu. Magda. Trzeba zapytać portiera. Czy on coś będzie wiedział? Na pewno, tata teraz jest znany. Tak, no to chodź. Czekam tu na was. Panie Maliniak! Panie Maliniak! Nie mogę się oderwać! Panie Maliniak! I love you!
dobry. Niech panie mają pokój numer 22 na drugim piętrze. A tutaj proszę program Suposu. To ty też tutaj? Tak, ja jestem tutaj jako pomoc techniczny, ale ja tu też często bywam. W klubie dyplomatycznym na Fajfach albo z Japończykiem, teraz tutaj na obiad. To w posiadłości księcia Józefa. A pan? A ja przepraszam, że was nie przedstawiam, to jest mój mąż. Mój mąż? Bardzo mi przyjemnie, Karwowski. Całkiem sobie pana inaczej wyobrażam. A jak mnie pani wyobraża? Wie pan, w każdym razie dużo dobrze. Dziękuję bardzo. Zostaje pan na kolacji, czy jedzie do Warszawy z powrotem? Jedzie, wraca zaraz. Och, to szkoda, wie pan, bo podrzucił mnie pan do Warszawy, zapomniałam upoważnienia. A to nic, właściwie to zabiorę się z Duńczykiem, bo widzę jego samochód. Tak. O, to nie w tym kierunku, tu drugi budynek. 22 Chciałem się spytać, kto jest właścicielem samochodu marki Yellow Bahama WW4836. A co się tam stało? To mój samochód. Jakie dzieciaki wypuściły powietrze z wszystkich czterech kół. Pan Walenta, ja wiem, kto to zrobił. A czy pan jest właścicielem Fiata 126? Koloru strażackiego? WL5648? No tak, to nasz samochód. A co ja będę państwu mówił? Dobra! Niech pan idzie zobaczyć, że to. Wiesz, nie mieliśmy pojęcia, że byłeś tak blisko z Marianem. Tak o nim mówiłeś, jakbyś go widział. Jeśli chcecie wiedzieć prawdę, to ja w ogóle nie pamiętam, jak on wyglądał. Ja mówiłem o nas. O tobie, o sobie, o nas wszystkich. Wiesz, matka, musimy się kiedyś spotkać, pogadać. Musimy, ale się nie spotkamy. Wiecie, jak to jest. Chyba, że tak jak dzisiaj z okazji któregoś z nas. Panie inżynierze, widział pan siebie?
Parę razy widziałem, szczególnie przy goleniu. Ale nie, tu. Na życie. Na pierwszej stronie specjalnie na pana czekałem. Ludzie wielkiej budowy. Inżynier Stefan Karwowski, kierownik odcinka S23. Popcielaka też umieścili. Co za porównanie. Twarz bez wyroku, proszę pana. Jak on wygląda 5 lat. No nie, 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 nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Ja wiem, że poligrafia u nas nie, jeszcze nie zupełnie nadąża za tempem przemiany i papier też nie najlepszy, ale Popielak to ofiarny pracownik i dobry kolega. Ale on pije, panie inżynierze. No. Tylko mi tutaj nie wbijajcie klina pomiędzy mnie a Popielaka. Jak go towarzysze sfotografowali, to widocznie wiedzieli, co robią. A w ogóle to dlaczego pan nie jest jeszcze na swoim stanowisku? A ja specjalnie na pana czekałem, panie inżynierze. Kupiłem dla pana egzemplarz. No dobra, dobra. Dziękuję wam. O! Widzę, że pan się zaopatrzył. Wiecie, nie co dzień się wbywa w stołecznym organie. Na pierwszej stronie. Paliniak! Przejdźcie tak. Bardzo pana przepraszam, ale ja tu stale parkuję. No to co z tego? No mieszkam w tym domu i chcę parkować pod oknem. A pan myśli, że ja mieszkam pod mostem? Ale ja wjechałem pierwszy. Myli się pan, ja wjechałem pierwszy. Minąłem miejsce parkowania i parkuję tyłem. Tak jak mówią o tym przepisy. Ja też chciałem parkować tyłem, a przepisy nic na ten temat nie mówią. Ale przydałoby się trochę kultury. Właśnie, przydałoby się. Kultura obowiązuje na co dzień, a nie tylko od zdjęcia. A co ma piernik do wiatraka? Bardzo wiele. Od takich jak pan społeczeństwo ma prawo wymagać więcej. Cofaj pan ten samochód, nie rób pan sobie wstydu. Ludzie patrzą. I zloga, jak to woda sodowa do łba uderza? Cholera, głupio zrobiło. Chciałem pana przeprosić za to zajście i za to zalanie mieszkania. Nie, głupstwo, nie ma o czym mówić. Nie ma pan racji, jest o czym mówić. Pan tak się mieszka razem pod wspólnym dachem i człowiek nawet nie wie z kim. Pana, nawet wczoraj pokazywałem pana zdjęcie chłopakom na zakładzie. Brygadę mamy dobrą, ale negusów też nie brakuje. I to do nich przemawia, że jest taki facet normalny. Nawet, jeśli pan się obrazić, trochę niepozorny, który potrafi się wykazać i dać z siebie wszystko. Wie pan, naprawdę bardzo przyjemnie, że pana znam. Dziękuję panu. Pan nawet nie wie, jak to, co pan powiedział, było mi potrzebne. Dziękuję bardzo. Powodzenia.